lubimy najbardziej, czyli montaż na ostatnie piętrze w bloku bez windy. Co tam targasz? A będziemy montowali Samsunga model Eco. Zobaczymy, co to ciekawego. Pół godziny wiercenia, ale mamy przebieg wreszcie wykonany. Nie było to łatwe. Jedne z trudniejszych. Wiecie, co jest najgorsze? Że jak się ma montaż na ostatnim piętrze i już wydaje się, że wszystko zostało wniesione, to zawsze kilku elementów brakuje. Jak się Michael? Jest nas trzech. Co? Trzech. Polak, Rusek i Niemiec. I jeden czarny. No i jednostkę wewnętrzną mamy już powieszoną, jak widzicie jest to, tutaj nie mamy żadnych zawiasów do tej klapy, więc całą klapę z jednostki zewnętrznej po prostu się nakłada. Tak się to prezentuje. Tutaj mamy opcjonalne Wi-Fi, mamy włącznik, gdyby zabrakło pilota. W środku wentylator w kolorze jakimś ciemnym, chyba czarnym. No i tutaj mamy panel do tego urządzenia. Jak się on mniej więcej prezentuje. I nie wiem, czy jedną ręką uda mi się go wrzucić. Ale jak widać, udało się. I tak urządzenie wygląda w pełnej okazałości, już z założonym panelem. Bardzo ciekawy jest też pilot. Chciałem wam pokazać, jak mamy chwilkę. Tak się pilocik prezentuje. Całkiem zgrabnie. Mamy oczywiście włączanie, wyłączanie, sterowanie temperaturą, sterowanie wentylatorem,
przycisk mode do zmieniania funkcji. To z takich podstawowych. Montaż urządzenia zakończony. Jak widzicie, mamy tutaj jednostkę zewnętrzną. Chodzi ona aktualnie na maksa, ale Michał też odkurza, więc stąd ten cały hałas. Mamy całą plastikową obudowę, to wszystko. Myślę, że widzicie, że to wszystko jest wykonane z plastiku, więc jest to jakieś takie coś, co odróżnia nam Samsunga od innych urządzeń. To wszystko jest plastikiem. No i tutaj nie mamy żadnej osłonki. Niestety, niestety. No i skończyliśmy montaż w tym oto bloku za mną. Ruda Śląska. Jeśli ktoś tutaj chce mieć zamontowaną klimatyzację, no to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Tutaj macie do nas numery kontaktowe. Michał odpalił samochód, mam nadzieję, że nie będzie cofał, także kończę. Trzymajcie się, do zobaczenia.